Marciny, Marciny, wężesz mnie witaną, kapela wam zagra, pan mi zaśpiewaną, śpiewają kowalscy, grają wam. Zbrałyśmy się wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Złotowa na dożynki gminne. Jest to nasz debiut. Postanowiłyśmy dać z siebie wszystko na głęboką wodę. Wystawiłyśmy się z wieńcem i z naszą piękną budką. Głównie skupiłabym się tutaj w naszej budce na potrawach regionalnych. Wszystko jest domowej roboty, szczególnie właśnie grzyby, bo z tego słynie Złotów, właśnie z grzybów. I też tak nawiązałyśmy trochę tej tradycji, może to nie tradycja, ale jakby taki znak rozpoznawczy las i grzyby. Nasze stroje nawiązałam do zdjęcia, które wygrzebałam u babci mojego męża, która pochodzi ze Złotowa. Tak też między innymi prezentowały się kobiety z koła gospodyń, które było około 65 lat temu w Złotowie. W stroju głównie właśnie jakby tutaj funkcję pełni jakby chyba największą robotę fartuszek, który był takim najważniejszym elementem każdej gospodyni. Biała koszula, no to wiadomo, żeby było dostojniej, z gracją. Wianuszek nadaje kobiecości tutaj. Jarzębina jest dlatego, że dzisiaj jest właśnie motywem przewodnim głównym tutaj dożynek Jarzębina. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Złotowa. Jestem ogromnie dumna i dla mnie są wygrani. Skąd państwo przyjechali i skąd takie piękne stroje? No przyjechaliśmy z bardzo daleka, aż z Pęciszowa, czyli około 5 kilometrów, 6 kilometrów stąd. Co to są za stroje i skąd w ogóle pomysł, żeby tak się ubrać? No pomysł? Co za pytanie! Oczywiście! Proszę panią, proszę przyglądnąć się uważnie. Prawdziwy dolnośląski strój, tu męski i kobiecy, w tych rejonach na Dolnym Śląsku panowie i panie w takich strojach chodzili w niedzielę, tak, w różne uroczystości, czyli na przykład do kościoła, aż do pierwszej połowy XIX wieku. Także to są stroje dokładnie pochodzące z tych stron, z tej ziemi. No i cóż, jak kiedy indziej można byłoby je włożyć, jak nie właśnie na tą okoliczność dożynek, żeby móc chociażby o tym powiedzieć naszym dzieciom i tym gościom, którzy tutaj są i żeby mogli to zobaczyć, tak? Troszeczkę niektórzy może tak się tym mniej interesują i właśnie podchodząc, pytając, nabywają dawnej, starej, dobrej wiedzy. Nazywamy się Sołectwo Zawonia i organizujemy dożynki 2023 przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich Zawońskie Babeczki. W tym roku zostało założone. Co tu robimy? Chciałyśmy się pokazać w końcu, że jest nowa krew nadana w naszym sołectwie, bo mamy nowego sołtysa Patrycję Łopytę. Wszystkie my dziewczyny też należymy do sołectwa. Chciałyśmy pokazać, że w naszej Zawoni też potrafi się dziać, potrafimy działać. Możemy zrobić wiele dla osób starszych, dla nas młodzieży, jak i dla dzieci. Cały domek dożynkowy stworzyłyśmy, tak jak mówiłam wcześniej, Sołectwo Zawonia, koło gospodyń, ale również pomagały nam wszystkie osoby z całej wsi, miejscowości Zawonia. I jesteśmy im bardzo za to wdzięczne. Nie spodziewałyśmy się, że będzie tak wielki odzew. Nawet możecie państwo zobaczyć, jak pięknie jest ustrojona Zawonia. Do tej pory jakoś tak się to jeszcze nie działo. Także mamy nadzieję, że będziecie z nas zadowoleni i będzie wam się podobać. Chciałam jeszcze dodać, że nasze koło zostało utworzone w maju i na dzień dzisiejszy mamy już 47 członków, także do dzieła i cieszymy się, że jest taka mobilizacja. A obecnie na scenie występuje zespół Bratanki, gwiazda dzisiejszych dożynek. Wiadomo, że najpiękniejszą ich piosenką i najbardziej znaną jest Czerwone Korale. A naszym motywem właśnie, przewodnim tegorocznych dożynek, jest jarzębina. Dlatego też myślę, że te czerwone korale idealnie wpasują się w przewodni dzisiaj kwiat dożynkowy.
17.30 trudno się gra, a tutaj po prostu okazuje się, że mieszkańcy są tak mega otwarci i to, że jest 32 stopnie, nie przeszkadza w tym, żeby się dobrze bawić, a pan, który był o kulach, tę kulę odrzucił. Więc czegoż to chcieć więcej? Kochani widzowie telewizji Wzgórz Trzebnickich oraz gminy Zawonia, bardzo Was gorąco pozdrawiamy i życzymy dużo zdrówka, dużo uśmiechu. Agadek z zespołu Bratanki. Kapela Pieczarki Wos, moi kochani, Wito w Zawoni. Przepiękną impreza dożynkowo. Górole lubią piękną pogodę, piękne dożynki, piękną imprezę. Wzgórz Trzebnickich, pozdrawiamy, moi kochani, Wos, wszystkich telewidzów, moi kochani. Kapela Pieczarki Wos, koło uwielbio. Bawcie się razem z nami, będzie pięknie, cudownie. Trzymajcie się z Ponbudzkiem. Hej!